Siemano wariaty, witam w pierwszym wideoblogu. Mamy aktualnie godzinę 3 w nocy. Znajdujemy się w domu moich rodziców. Tutaj mamy już przygotowane walizki na podróż. To jest walizeczka JJ-ki. To jest walizeczka moja. Tam mamy jeszcze moją second walizkę, w której są buty i różne inne dziwne rzeczy. Za chwileczkę przyjeżdżają po nas. Lecimy do Berlina na lotnisko, dokładnie na Tegel. Mamy do Berlina około 2 godzin. O 6 odprawa, ponieważ są wzmożone kontrole przez koronawirus. Mam nadzieję, że uda mi się przejechać. W ogóle, Justyna, ja muszę robić włosy dzisiaj? Jak chcesz, jak ci wygodnie. Aha. No to przykro mi bardzo, będziecie oglądali mnie dzisiaj nieuczesanego. Bo mam takie przyzwolenie. Dobra, jesteśmy już w Berlinie, 6:25, szybka akcja. Moi drodzy, za mną jest prawdopodobnie nasz samolocik, którym będziemy lecieli teraz do Monachium. W Monachium mamy 1,5 godziny przerwy i dopiero wsiadamy w samolot i przez 12 godzin będziemy lecieli do LA, więc przed nami jeszcze kawał drogi. Dobra, JJ-ka, jak tam samopoczucie przed lotem? Fantastycznie. Co robisz? Informuję właśnie swoich panów, że jestem na lotnisku i idę do Estory. Aha. Czyli standardowo jesteś podłączona do internetu. Bezprzewodowo. Takie oczywiście. Takie życie. Teraz taka ciekawostka. Od dziadka dostałem dolara, wyobraźcie sobie. I zobaczcie, z którego jest roku. Z 85. Mój dziadek był na Florydzie w 84. i w 85. I teraz jak wyjeżdżałem, to dał mi dolara. Kochane jest, co? Tyle lat trzymał go dla mnie, aż wnuczek poleci do Stanów. Okej, jesteśmy w samolociku. Teraz jakaś godzinka i jesteśmy w Monachium. W Monachium mamy 1,5 godziny przerwy. Lecimy później dopiero na alej. Dobra, lecimy się zdrzemnąć godzinkę. Dobra, jesteśmy już w Monachium. Aktualnie siedzimy w autobusie, który zaraz nas zawiezie na kolejny lot. Lot przyjemny. Nie pamiętam, zasnąłem od razu. JJ-ka, jaka była pogoda? Na górze. Ładnie, słonecznie i było widać chmurki. A jak akurat startowaliśmy, to nie pamiętam, było pochmurnie i deszczowo, więc nic nie pamiętam, zasnąłem. Tak jak wspominałem prędzej, teraz lecimy od razu na kolejny locik. No i teraz jakieś 11,5 godziny albo 50,5 godziny do Los Angeles, więc tak jest. Wynudzimy się za wszelkie czasy. Wish to be me. Okej, moi drodzy, jeszcze tylko 3 godzinki, 13 minut i jesteśmy na miejscu. Aktualna wysokość 11 500 metrów. 858 na godzinę. No nieźle. Lądujemy.
Dobra wariaty, wylądowaliśmy już. Powiem wam tak, męczący mega lot, 13 godzin to jest za dużo. Wynudziłem się za wszystkie czasy. Teraz byliśmy na odprawie. Gościu oczywiście trzepał nas, Amerykanin, na bramce. Pytał się, po co przylecieliśmy, na jak długo, czy mamy pieniądze, czy mamy sobie jakieś jedzenie, czy z salami przewożę, nasiona i takie różne dziwne rzeczy. Oczywiście nic z takich rzeczy nie miałem. Teraz szukam walizki. No i lecimy odebrać zamówione autko. Powiem wam w tajemnicy, że zamówiłem auto, ale nie mówiłem JJ-ce jakie. Także będzie zadyma. Dobra, JJ-ka, jedziemy odebrać samochodzik. Tak. Forda, w końcu się udało. Forda Fiesta, będziesz jeździła? No oczywiście. Muszę się przyjechać. Okay. Dobra, mamy kluczyki. Teraz, moi drodzy, szukamy wariata. Która to maszyna? Jak myślicie? Obstawiajcie. Weź Łukasz, zobacz. Który to jest napis? Zielony taki. Ależ to siwa, co? I to w cabrio. Żaden się nie odzywa, tak? No niestety nie. Dobra, pstrykaj dalej. Nie. O, jest. Coś się odezwało na początku. Dobra, lecimy zobaczyć. Jak obstawiasz, jaki kolor? Czarny. Czarny będzie? Tak. Nie. Czarny jest. Bestia. Tak, jest on. Jest i on. Czarna bestia. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że dziewczyny myślą, że zamówiłem jakiegoś kombiaka. A ja wziąłem dwudrzwiowe coupé. I co jest najśmieszniejsze? Mamy 8 walizek. Nie wiem, jak my się zapakujemy. Engine start. Okej, okay. Jak tu się dach ściąga, gościu? Jak widzicie, jest świeżutki. Tak jest. 4 mile tylko. Nowka sztuka, nie śmigany. Dobra, w dół, cyk. Już i... Dobra, okej. Okay. Automat. Jedziemy zwiedzać Kalifornię, moi drodzy. Pierw jedziemy dziewczyny spakować. A, przytrzymać trzeba jednak. Myślałem, że nie trzeba. Trochę techniki, człowiek się gubi, jak to się mówi. A jak? Tędy wyjadę? Przeciśniesz się? Jasne, stary. Dobra, bierzcie walizki i lecimy. Nie chcę wam nic mówić, nie? Jestem, masz kluczyk? Mam kluczyk. Weź otwórz bagażnik. Ale nie wiem, jak my się zabierzemy z tymi walizkami do tego Mustanga. Na plecy, nie. Dobra, otwierałem bagażnik. Nie, damy radę. Damy radę, stary? Nie ma opcji. Ja obstawiam, że 2 torby wejdą i jest koniec. Jedna wejdzie. Nawet nie wejdzie jedna? Co ty gada? Nie, no nie mam pytań, wariacie. Będziemy jeździli po 5 razy do hotelu i z powrotem. Aha. A zabierzemy wszystkie torby. Jeszcze jedną małą. Dawaj, jeszcze jedną małą, wkładaj. Ja pierdolę. Wiesz co, będzie trzeba dach zamknąć, wiesz o tym? Jak widzicie, już nie ma miejsca. Dobra, zamykaj. Pakiet. Zamykamy dach. Daj się ten. Dobra, słuchajcie. Udało nam się spakować w ten sposób. Raz, dwa, trzy walizki, dwie do tyłu. A wy co tak stoicie, na co czekacie? Na zabawienie. Na Uberka? Tak. Musieliśmy zamówić drugiego nasze Ubera. Walizki bożą się tym cudeńkiem, a my będziemy się wozić Uberem. Tak, na to wygląda. Okej, okay, Łukasza oddelegowałem Mustangiem na hotel. My lecimy sobie szybciutko Uberkiem. Musieliśmy jakoś się podzielić obowiązkami. Poszli wariaty. Odstawiamy was Uberkiem, goście. Jak tam po podróży? Zmęczona. Strasznie? Strasznie. Ale szczęśliwa. Też bym był szczęśliwy, jakbym był w Los Angeles. Dobrze, że nie jesteś. Okej, okay, wjeżdżamy. Dobra. Powiem wam. Co? Przytulnie. Te moje łóżeczko, Justyna, a ty gdzie?
A ty dokąd z tymi walizkami? Halo, proszę panią. Ja na drugim śpię. Na drugim, tak? Dobra. Dobra, w końcu na miejscu w hotelu. Lecimy teraz sobie jeszcze zwiedzić na zewnątrz, co tutaj jest ciekawego. Tam jest basen. Basen jest? Dobra, ja idę zobaczyć basen. Ale jest troszeczkę ciężko. Do basenu. Dobra, damy radę, spokojnie. Dobra, taki holik tutaj mamy, ciekawy. Idzie ten basen jest ponoć? Tutaj, po schodach trzeba wejść do góry. Dobra, i teraz będzie widać pewnie z góry. Okej, okay. I powiem wam, że gitara. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za dnia, ale to już jutro. Dobra, powiem wam, że jestem turbo mega zmęczony dzisiejszym dniem. Nie wiem, ile jesteśmy na nogach z 2-4H. Wiadomo, troszeczkę się spało w tym samolocie, ale to wiadomo, nie do końca jest odpoczynek. My, kochani, idziemy się ogarniać. Jeżeli jeszcze dzisiaj wyskoczymy, no to oczywiście to nagram, a wy to za chwileczkę zobaczycie. Dobra, wariaciki, my już uszykowani. Wychodzimy z hoteliku na szybko, lecimy coś zjeść, jesteśmy potwornie głodni. Tak w ogóle wam nic nie mówiłem, ale razem z nami poleciała jeszcze Justyny siostra i chłopak na ostatnią chwilę. Zabukowali bilety i z nami polecieli. Także mega kozaki dla mnie. Za chwileczkę ich poznacie, a teraz idziemy do garażyku zobaczyć, gdzie zaparkowaliśmy naszą maszynę. Gdzie ona jest? Czekajcie. Jest! Tam się świeci wariatka. Siemano, Łuki. Cześć. Siemanko. Tutaj propsy dla Łukaszka, bo mega wariacik. Nie wytrzymał presji, że jedziemy do Los Angeles i postanowił, że kupuje bilet i zabiera Jagodę i lecimy. Także poznajcie Jagodę. Cześć. I Łukasza. I JJ-kę oczywiście. Dobra. Lecimy na nocne manewry na Los Angeles. Słucham? Teraz ja za stery? Dobra, let's go. O, to jest chyba najlepsze w tym aucie. Zamykasz drzwiczki, taki konik się świeci. Piękne. Aktualnie u nas jest 7:30. To w Polsce będzie która? Z 6:30? Nie wiem, gdzieś jakoś tak, 6:30 rano. Jetlaga nie mieliśmy na szczęście. Na razie głowa nas nie boli. Kogoś boli głowa tutaj z ekipy? Halo? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Chyba, teraz... że z głodu. Tak, chyba, że z głodu, to koniecznie jedziemy coś zjeść, bo przecież my umieramy. My w samolocie zjedliśmy tylko bułkę. Co tam było jeszcze? Jakiś zdechły ryż. Zdechły ryż z kurczakiem. No i to chyba w sumie tyle. Nie mamy pojęcia w ogóle, gdzie jedziemy. Co tam znalazłeś ciekawego, Łuki? Sprawdź na telefoniku. Zależy właśnie, jaką kuchnię chcemy. Może amerykańską jakąś. Gdzie jest Island restauracja Manhattan Beach? Co wy na to, dziewczęta? 4-4 średnią ma. Można. Dobra. Sprawdź. No to dawaj, ładuj na nawigację i ciśniemy. Rumakiem. No i moi drodzy, plan upadł. Wszystko zajęte, trzeba czekać do godziny na stolik. Szukamy dalej, co teraz? To samo, tylko że nowoczesna kuchnia amerykańska. Dobra. Mamy 2 minutki, więc zobaczymy, co tam słychać. Wow, ale jest tu głośno, słuchajcie, znaleźliśmy w końcu jakąś knajpę. Simzy knajpa. Za chwileczkę coś sobie zamówimy. Powiem wam, że nie ma kompletnie nigdzie miejsca, żeby gdzieś usiąść coś zjeść o godzinie 20. Jakaś masakra. Dobra, jak coś zamówimy, od razu wam pokażę, na co się zdecydowaliśmy. Wow, co tam dostałaś dobrego? Fryteczki. Cieniutkie. Takie super cienkie jakieś. To jest chyba sos pieprzowy, ale jest pyszny, naprawdę. Jaki sos? Pieprzowy chyba? Ale jakiś lokalny, tak? To czekamy jeszcze na burgera. Najlepsze. Justyna ma rację, powiem wam tak. Albo ja dawno frytek nie jadłem, albo te frytki z tym sosem faktycznie pieprzowym są przegięte. Pieprzowo-limonkowy? Bardzo dziwny, ale pycha. W końcu, moi kochani, po 13 godzinach podróży przynieśli nam takie przekozackie burgery, że aż się wywracają. No mam nadzieję, że będą tak samo kozacko smakowały. JJ-ka? Dobre? Próbuj! Jak?